Witam, tu szalony kolekcjoner. Dzisiaj pokażę Wam, jak przechowywać karty, aby się nie niszczyły. Wszyscy zbieramy karty, ale no, mając takie karty, wiadomo, one już nie przedstawiają żadnej wartości kolekcjonerskiej. Czyli mamy je, ale w zasadzie no, to są karty bez wartości. Oczywiście najlepszą formą jest przechowywanie kart w albumie. Tak to wygląda, karta jest ładnie zaprezentowana, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Karta się nie niszczy, ale co zrobić, jak już album jest pełen, a kart mamy dużo, zwłaszcza powtórek. Ja sobie wymyśliłem taki patent. Kupiłem sobie koszulki strunowe. Tak to wygląda. Każdą wartościową kartę przechowuję w takiej koszulce. Takie koszulki można kupić za małe pieniądze. Taki pakiet chyba 100 sztuk kosztuje tylko 3 zł w zakupie. Także jeżeli macie jakieś wartościowe karty, polecam koszulki. Karta jest ładnie wyeksponowana, ładnie ją widać, a nie niszczy się, nie zaginają się rogi. Nie polecam trzymać kart w jakichś pudełkach, kartonach, zwłaszcza metalowych, z tego względu, że nosząc takie pudełko, te karty pracują, no i rogi się robią właśnie takie, jak tutaj widać na zdjęciu. Mam nadzieję, że moja porada jest owocna. Dziękuję za uwagę, polecam mój kanał Szalony Kolekcjoner. Cześć!